temacie defekt mózgu, który wymyśliłem z Kamilem. Pozdrawiam Kamila. Kamil. Szykuj jakiś trusku. Dawaj tu dobry beat, gruba, za wyzróbcie hałas. Bo to ostatni z pojedynków 1.8 WBW 2007-niowy deep. Ej, dobra, sprawdzaj, jak pojadę ten truskul. Wiesz, ktoś z nas dwóch ma tu defekt mózgu. Ziomek, szykuj, bo wyjedziesz na wózku z tej bitwy. Wiesz, sprawdź, nie wygrasz tej gonitwy. Jestem typem przykrym i przykrym dla ciebie faktem, bo przegrasz tę walkę. Ja jestem dobrym kawałkiem, ty jesteś słabym. Ja jestem świeżym, ej, to defekt mózgu. Ale chyba jeszcze w to nie wierzysz, więc przekonam cię trochę bardziej, chłopcze. Defekt mózgu, ej, są też efekty uboczne. Zobacz, ej, te rymy to proste w twoją głowę. I dlatego masz też defekt mózgu, na to nic już nie pomogę. Jesteś wrogiem dla mnie na tej scenie, ej. Sprawdź podziemie, defekt mózgu jest cieniem dla ciebie, ej, cieniem twojej działalności. Jesteś sam, sprawdź Bartol, ta gra jak dobry gram w głowie twojej. Zobacz ziomek, ale to ty masz paranoję. Ten defekt mózgu to okropne, naprawdę. Więc teraz sprawdź, ile jeszcze czasu mam. Dobra, więc teraz sprawdź, o defekcie mózgu będzie człowieku nadal. Sprawdź, ten styl się klei jak czekolada, więc ty odpadasz, spadaj. Tam jest twoje miejsce, tam pod tą sceną, tam stoi taki typ z defektem mózgu. Stał przed chwilą, teraz stoi tu, nie wiem po co, więc o co chodzi, ej. Pożegnasz się z mocą, ten rym jest po coś. Po to, żeby ci to uświadomić, defekt mózgu. Przed tym nie możesz się obronić, ziomek. Weź sobie ten mikrofonik i rapuj, ale defekt mózgu zostanie, chłopaku. O! To jest ta męska ambicja. Nieważne jak zaczął, ważne jak skończył. To był Bartol, to teraz będzie solo. Dawaj temacik, przeczytamy. Dom starców, zróbcie hałas. To jest ostatni pojedynek 1.8. Jej. Dobra, stary, teraz sprawdź obszar. To jest dom starców, bo się teraz obszczał. Kumasz, już mu nie trzymają zwieracze. Dlatego ja znowu się pierdalam swoim rapem. Okej, okay, jedna sprawa, stary, weź zobacz. Jesteś tak chujowy, że nie ma na co ripostować. Naprawdę, przykra sprawa, publika, hala. Jestem tutaj, żeby pędzić w tych rapach. Wiesz, nieważne, stary, to jestem truskul. Bo tego typa tu wywiozą na wózku. Wiesz, jeszcze raz, ziomuś, sprawdź tyłaku. Wywiozą cię na tym wózku prosto do domu starców. Wiesz, jeszcze raz, wiesz, dobrze strzelam. Mam ten styl, którym cię sponiewieram. Wiesz, nieważne, stary, jesteś stary. Jak już nawinąłem, więc idź stąd. Stary, nieważne, jo. Trochę monotonnie, ale i tak ten styl teraz w ciebie pierdolnie. To jest przykra sprawa, że typ jest starszy, a już mu kurwa puchną majtki. Wiesz, o co chodzi? To jest przykre, bo teraz na nosach wyniosą tą pistę. Wiesz, czas się kończy, mój i twój, więc idź lepiej teraz, ziomkuj. Nie wiem, jest to jeden wers albo dwa. I wyniesie go stąd na noszach. A koniec? Tak jest, tak jest. On zapytał, czy to koniec. Ja tobie 5 sekund wcześniej mówiłem, że koniec i się spóźniłeś. Ha. Dobra. To był Bartol i Solar. I teraz pojedynkują się bez tematu po jednej minucie. Dobra, ziomek. Sprawdź ten atut, patrz w oczy jak rymujesz, chłopaku. Bo bez tego nie masz skillu, nie masz nic na traku. Nie masz treści, nie masz tekstów, nie masz nawet bitów. Więc idź tu, nie chcemy tu prymitywów. Więc teraz sprawdź, ej, ten status wygrywa. Mój rym, tak to się nazywa, sprawdź, ja wygrywam. Jestem typem jak maszyna, kładę rymy w twoją głowę. Defekt mózgu, ale to już było, więc nic o tym nie powiem. Zobacz, ziomek, jesteś słabym gościem z mikrofonem. Znowu patrzysz, ej, spuszczasz głowę. Wiem, że już przegrałeś, ale sprawdź to. Ja daję tutaj rap na całą salę gładko. Jeszcze raz Bartol, powtórz to w domu, pokaż to komuś. Będzie dobra wartość od mikrofonu płynąć. Ty już możesz zaginąć gdzieś w tłumie. Idź się upij, ja to zrozumiem. Zobacz, ziomie, skończysz w trumnie. Jak tam był jakiś taki temat, a ten rym, wiesz, był z mojej zwrotki pierwszej. Więc teraz strzelasz, już spadasz. Zobacz, Bartol, rym prosty jak autostrada. Chociaż tak go nie podkładasz, defekt mózgu przeszkadza nadal. Ziomek, sprawdź, spadaj. Warszawa gada, ej, na mikrofona gadka. Dobra, nie słaba, powtórz. Sprawdź, to jest gadka ciekawa. Się obijasz, kurwa. No nie rób mi tak, gruciu. Co to jest, kurwa? Dobra. Dobra! To był Bartol. Słuchajcie, są takie sytuacje, że po prostu ziemia się trzęsie i płyta musi skokać. Płyta musi skokać. Odpowiada Solar. Raz, dwa, ej, ziomek, co jest? Mówisz, patrz po oczach, a sam patrzy na krocie. Wiesz,
Jeszcze raz, ziomuś, tak to upnę. Mówiłeś coś o pogrzebie, zarezerwował sobie miejsce na wulce. Wiesz, jeszcze raz, ziomuś, to obca, ja jestem ważny, więc kurwa, pogrzebią mnie na powązkach. Jeszcze raz, ziomuś, tak to robię, ja, mnie na powązkach, on tu przekał spić wąsem. Wiesz, jeszcze raz, ej, co ty pierdolisz, jedna rada, ziomuś, może byś się ogolił. Wiesz, jeszcze raz, ej, sprawdź co u nas, bo na majkach teraz na dekach jest grubas. Wiesz, jeszcze raz, ziomuś, ja to pierdolę, bo nawet grubas jest po mojej stronie. Wiesz, jeszcze raz, ej, i tak to składam, jest tu razem ze mną cała Warszawa. Wiesz, jeszcze raz, ziomuś, i to jest piękne, bo jak ty grałeś, to im zamurowało ręce. Wiesz, jeszcze raz, ziomuś, i sprawdź to znowu, bo ty jesteś chyba typem z betonu. Wiesz, jeszcze raz, ej, weź nie zwalniaj, ty jesteś typem z betonu, a ja typem z Alcatraz. Nie wiem, nieważne, bez kitu to rzucam. Nie wiem, ile jeszcze mam energii w płucach, ale wiesz, zostało mi jeszcze 5 sekund, a ty jesteś po prostu słaby, Leszczu. Dobra. Głęboka dyskusja. Okay. W takim razie, zanim zrobimy krótką przerwę, to chyba jeszcze raz woreczek, nie? Z tematami na krótką dogrywkę. Jest dogrywka w temacie. Po jednej minucie losujecie temat. Zaczyna Solar. Pierwsza dogrywka. Powoli do przodu. Powoli do przodu. Solar. Dobra, sprawdź, ziomuś, jestem niebezpieczny, on powoli do przodu, on zapieprza na wstecznym, wiesz, jeszcze raz, ziomuś, i to jest prosto, on zapieprza na wstecznym, to nie jest progres, wiesz, jeszcze raz, ziomuś, tak to rzucam, nie wiem, stary, jestem hardkorowy jak Wu-Tang, wiesz, jeszcze raz, ej, i tak to robię, jak się pieprzy, to też powoli do przodu, co jest? Nieważne, stary, co śmiałem powiedzieć, ale niestety moja głowa w tym momencie to sedes. Mogę na niej siedzieć, stary, nieważne. Dobra, jeszcze raz, wiesz, wchodzę z tym panczem. Wiesz, jeszcze raz, ziomuś, jaki jest powód, że powoli przyjechałeś tutaj do przodu. Nie wiem, stary, tnę wersy jak chirurg, powoli do przodu, ale pcham go od tyłu. Wiesz, nieważne, ziomuś, to taki żarcik i to broń Boże nie był żaden punk z kartki. Wiesz, wiesz, ty masz ich od chuja, więc ja teraz po prostu bujam w tych klubach, ej. Jeszcze raz, weź, możesz to sprawdzić, to czuć, że przebrnąłeś przez dar eliminacji. Ha! Dobra. Odpowiada Bartold w tym ocie. Dobra, w sumie niech to wyjdzie... Wielki problem! Ej, nie wiem dlaczego jury miało wielki problem. Ten ziomek odejdzie na dobre. Stary, jeśli chodzi o golenie, widać, że jeszcze nic nie wiesz. Wiesz, i ty tu z Alcatraz, proszę cię, iść się przebierz. Ej, zmień ten t-shirt, nie jesteś supermanem, broń Boże. Zobacz, więc teraz tym rymem cię rozłożę. Wielki problem, to ty tutaj, więc teraz sprawdź, bo te głupoty płyną prosto w twoje buca. Ej, rozrzucam cię po scenie i po tym klubie, który wygląda jak tramwaj. Ale sprawdź, bo to jest ta gadka, żebym tu wygrał i żeby jury nie musiało mnie ponaglać tym, żebym to zrobił. Ziomek, odchodzisz. A, to jest i grubasa, on jest moim ziomkiem. Niestety odejdź stąd, nie rób już wsi. Kurwa, człowieku, taki rym mają co najwyżej kobiety w tym kraju. A poziom jest kiepski, więc do Bogu. Sprawdź, ej, teraz sprawdź, ten rym cię ścina. Zobacz, Bartold, rym jak gilotyna. Sprawdź, ej, ja się znam naprawdę na stylach. Ty wypierdalaj, bo mi kurwa przypominasz Szczyla. Wiesz, i co? Gruby nagra winylach, ja tutaj gadam. Sprawdź, ten styl, ty spadasz, mi ten twój styl nie odpowiada. Mam nadzieję, że jury będzie też podobnego zdania. Więc sprawdź, bo dar nawijania to jest mania, którym teraz poganiam cię, żebyś już stąd poszedł. Zobacz, ten rym nie rozmieni się na drobne ziąbel. Sprawdź, odchodzę.